przed sercem, ze swoim sercem otrzymanym od Chrystusa. Czemu zabijasz serce? Nie zabijajcie serc, także dosłownie, także tych maleńkich serc pod sercem matki. Pod sercem matki ma prawo żyć serce dziecka. Pierwszy impuls życia, impuls poczęcia, to pierwsze poruszenie serca młodego człowieka. Maleńki człowiek najpierw cały jest sercem. Gdy matka dowiaduje się o swoim dziecku w swoim łonie, serce tego dziecka już bije regularnie. To są impulsy miłości dziecka. To jednocześnie wołanie o miłość matki i ojca. To także wołanie o miłość całej społeczności, o miłość własnego narodu. Naród, który zabija własne dzieci, jest narodem bez przyszłości. Słyszycie to, politycy polscy? No. I państwo, które świadomie pozwala na zabijanie własnych dzieci, jest państwem bez przyszłości. Trzeba się zachwycić sercem już dzisiaj. Nie kiedyś, nie może jutro. Skąd znamy to powiedzenie? Jutro znaczy nigdy. Gdy na świętej nigdy. To zawsze woła o dziś, o już. Kochani politycy polscy, nie patrzcie na daleki świat, który stoi na granicy szaleństwa. Bądźcie po Bożemu no tak, rozumni i woli. Rak. I miejcie serce. Efekt cieplarniany. Świadkowie Jehowy. Efekt cieplarniany.